Dzień dobry, witam kochani w kolejnym odcinku. W dniu dzisiejszym krótki, treściwy odcinek. Pokażę wam, jak zrobić samonaukę na sterowniku ASI. ASI BAC 4000, BAC 8000 i w sumie BAC 855 również. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Moi drodzy, tak wygląda sterownik ASI. To jest akurat 4000, każdy chyba już wie. Tu mamy silnik, mamy totalnie przerobionego QSA 205. U nas w ofercie ten QS 205 nazywa się Type L, czyli QS 205 Type L. No nieważne, w każdym razie mamy pełen tunik, silnik przezwojony 5x28, turbinatory, obudowy chodzące z jednej, z drugiej strony, wymieniona oś, inne hole, ferrofluid. No ogólnie lista modyfikacji tego silnika jest na naszej stronie. Tymczasem włączamy e-bike'a i będziemy robić konfigurację holi. Włączamy e-bike'a i teraz odpalamy sobie aplikację. Tu pokazuję w telefonie, mam nadzieję, że będzie widać. Aplikacja OK. Mamy listę e-bike'ów, które aktualnie są tutaj z nami. Mamy Bell e-bike Fatbell Ultimate. Włączymy się, komunikat połączony. Przechodzimy w zakładkę Motor Configuration. Dobra, mamy 430 Amperów, tu 16000, to mały, powolny silnik. Uruchamiamy samonaukę. Pierwszy przycisk run i teraz słuchajcie dźwięku silnika. Czekajcie, nie, teraz jest run. OK, ruszył nam się silnik. No i tylko gadam. Dobra, jeszcze raz. Fajnie gra, nie? Na ASI. Kopiujemy wartości. Teraz analizujemy wszystkie hole, prędkość robotową silnika. No jak widzicie, hamulec nie jest jeszcze przyczepiony, jest tylko na razie przyłapany. OK. Kopiujemy wartości i wszystkie wartości teraz sobie zapisujemy. OK, wartości zapisane do flesza. Teraz te wartości sprawdzamy. Łączymy się z naszym e-bike'iem. Mamy prędkość pojazdu, napięcie i temperaturę silnika obecną. Dawaj gazu. Dobra. Jak widzicie, silnik osiągnął 126 na godzinę w sekundę. Temperaturę silnika musimy podłączyć jeszcze, jest na banalizie stała. I tak to wygląda, 126 na godzinę w sekundę, bez obciążenia, przy mniej niż 50% baterii. No i tyle, no silnik jest, działa, zrobiony. Tak wygląda właśnie samonauka silnika przy sterowniku ASI. Także jak widzicie, zaprogramowanie silnika na ASI ma swoje zalety. Jest to szybko, łatwo i przyjemnie. Mamy pełną kontrolę nad tym, co robimy. Wszystkie wartości widzimy od razu. A naprawdę fajnie aktualizowane oprogramowanie pozwala nam na kontrolę tego, co się dzieje. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście coś się dowiedzieć więcej o tym sterowniku, zapraszam do komentowania. Dziękuję.